Cześć, witajcie bardzo. Ja Jestem Adam Górniak w Buxi od ponad czterech lat. Odpowiadam za zarządzanie rynkami, na których w tej chwili działamy, czyli Stany, Polska, Wielka Brytania, Hiszpania, Francja i Brazylia. Bardzo ciekawa prezentacja. Już mam nadzieję, że. To, co zobaczycie teraz w Buxy, jak to działa, tak, to że to będzie właśnie dobry przykład, jak to właśnie robić, i że uda, nie, udało nam się nie popełnić tych, tych błędów. Um, no dobrze, rozumiem, że naciskam, tak? I będzie moja. Dobra. Um, ja Wam chciałem opowiedzieć, jak polujemy na globalne talenty, bo większa część mojego zespołu jest tak naprawdę rozsiana um, po całym świecie. Ja Osobiście jestem, zazwyczaj prowadzę jako hiring manager rekrutację na kanty menedżerów, którzy, którzy apelują do mnie. Natomiast też jestem mocno zaangażowany w prezentację headów, czyli osób, które zarządzają poszczególnymi funkcjami w krajach, na przykład szefowa sprzedaży, obsługi klienta, marketingu, operacji, też osoby, które działają lokalnie. W HR-ach i finansach. Też przez pewien czas pełniłem w Booksy rolę COO, czyli odpowiadałem za infrastrukturę techniczną, procesy, systemy, więc też wtedy miałem doświadczenie w rekrutowaniu takich osób senior technicznych, co było ciekawym też doświadczeniem, bo było dużo już nic, ale też myślę, że wiele rzeczy, o których opowiem Wam, jeśli chodzi o proces, będzie, będzie miało zastosowanie. To, o czym w ogóle chcę Wam opowiedzieć, bo jakby ten proces trochę tworzyłem, jak dołączyłem do Booksy i on był dosyć mocno zainspirowany tym, czego się nauczyłem w Google, bo przed Booksie tam pracowałem przez ponad 6 lat, też w międzynarodowych rolach. Google robi wiele rzeczy fajnie, jak widzicie, fajny kampus też. Natomiast jakby oprócz takich czysto technicznych rzeczy, to e, uważam, że bardzo dobrze są zorganizowane właśnie te obszary związane z, z ludźmi, z rekrutowaniem, e, z rozwojem ludzi, tak, e, z zarządzaniem, wspieraniem menedżerów, więc, więc dla mnie to była jakby taka fajna, fajna inspiracja. Natomiast oczywiście Google, ze względu na skalę i dojrzałość, e, nie da się tego skopiować jeden do jednego, więc dużo rzeczy. Musiałem dostosować, natomiast na pewno było tam dużo inspiracji, przynajmniej jeśli chodzi o filozofię tego procesu rekrutacji. Krótko o Booksie dla tych, którzy, którzy nie słyszeli, chociaż mam nadzieję, że większość słyszała. A przynajmniej tak wynika z naszych badań, że większość z was powinna była słyszeć i znać, e, i że też dużo z was korzysta. E, my jesteśmy marketplacem dla branży urody, który jest oparty o platformę SaaS i działamy przede wszystkim na urządzeniach mobilnych, czyli z jednej strony jest to software do zarządzania e, salonem, do tworzenia rezerwacji e, przez, e, przez klientów. Z drugiej strony jest to miejsce, gdzie klienci po prostu mogą znaleźć salony i, i usługi i je sobie e, zarezerwować. W tej chwili jesteśmy największym marketplacem dla branży urody zarówno w USA, jak i w Europie. Nasze pięć głównych rynków, tak jak mówiłem, Stany, Polska, Hiszpania, Wielka Brytania, Francja. Mam jeszcze jakieś mniejsze operacje na innych rynkach, ale to są to jest te pięć, na których się skupiamy. Ponad 3 miliardy dolarów rocznego GMV, czy jakby wartości usług zarezerwowanych. Więc już duża, duża skala, ale cały czas też szybko rośniemy. W tym roku tak naprawdę mówimy o mniej więcej podwojeniu przychodów rok do roku. Mamy około tysiąca pracowników na, na całym świecie sporo w Polsce, bo tutaj mamy zarówno społeczność zespołów globalnych i też zespół pracujący w Polsce, ale też na każdym rynku mamy. Znaczące zespoły. Tak? W Stanach to jest 200 osób, praktycznie w Wielkiej Brytanii 80 i tak dalej, więc to są, to są już spore zespoły. No i to, co nas wyróżnia, to to, że mamy właśnie świetny produkt, bardzo dobrze oceniany przez, przez klientów, przez, przez salony i na koniec dnia no to pozwala nam wygrywać i rosnąć. Teraz jeśli chodzi o etapy procesu rekrutacji. Tak? One będą dosyć standardowe, więc tu krótko. Szybko przejdę, tak, pozyskiwanie kandydatów, e, rozmowy rekrutacyjne, kalibracja, sprawdzanie referencji i na koniec oferta. O samej ofercie nie będę mówił, ale naprawdę moja prezentacja jest... E, o rany, widzę, tam się slajdy nieźle rozjechały dalej. <grym> Jak wysyłają, to podobno było dobrze. E, dobra, zaraz zobaczymy. Więc będę się skupiał na tych tak naprawdę czterech, e, czterech etapach. E, Pierwsza część to pozyskiwanie kandydatów i tutaj są takie trzy główne źródła, z których korzystamy. Pierwsze to są polecenia od obecnych pracowników. To jest źródło, z którego ja osobiście jakby zazwyczaj zaczynam, bo uważam, że ono jest najlepszej jakości i, i po prostu jest najlepsza, najlepsza skuteczność. Przynajmniej z tego, co, co ja widziałem. Jeśli poleca danego kandydata nasz obecny pracownik, to pracownik zazwyczaj bardzo dobrze rozumie, tak? jak działa firma, jakie są wymogi co do stanowiska, więc jest w stanie już na wstępie zrobić nam tak naprawdę dobre, dobre przefiltrowanie. Tak? I ten, kto jest polecany ma naprawdę dużą szansę już pasować. Tutaj ograniczeniem jest ilość kandydatów, jakie jesteśmy w stanie pozyskać i to jest ograniczone po prostu siecią naszych pracowników, ile, ile ono osób znają. I też często wymagane jest aktywne zachęcanie pracowników, tak? bo nie każdy sam z siebie będzie przychodził i myślił, myślał o tym, kogo polecić, więc e, często w firmach, zresztą u nas też są różne programy właśnie referencyjne, że jeśli kogoś się poleci i tą osobę, ta osoba zostanie zatrudniona, to za to jest jakieś dodatkowe wynagrodzenie, więc e, no, u nas to fajnie działa i ja widziałem wiele procesów, gdzie wręcz na finale tak konkurowały ze sobą dwie, trzy osoby i wszystkie z nich były z polecenia, natomiast jakby każda z tych osób musiała przejść cały proces, tak, bo tu chodzi bardziej o samą możliwość wejścia do, do procesu. Um, Okej, okay, dobra, musicie mi uwierzyć, co tam jest napisane z tyłu. E, drugie źródło e, to są ogłoszenia e, rekrutacyjne. E, to jak one działają pewnie będzie mocno zależało od tego e, jaki macie mocny e, brand. E, my generalnie w Polsce no, jesteśmy znani, więc nie mamy problemu z jakością i ilością kandydatów, bardziej problem jest e, gdzieś tam z wybraniem, na niektórych rynkach musimy trochę dłużej czekać. Zanim jakby zgłoszą się kandydaci, którzy, którzy będą gdzieś tam spełniali nasze kryteria. Natomiast no tutaj jakby zaletą jest to, że taka metoda jest w stanie wygenerować duży wolumen kandydatów. Natomiast to jest też minusem, bo jeśli jest duży wolumen kandydatów, no to jest dużo czasu i energii, żeby to po prostu przefiltrować i wiadomo, że duża część tych kandydatów po prostu się nie będzie nadawała. No i takie ostatnie źródło, to Zewnętrzna firma rekrutacyjna. Ja raczej się korzystać albo przy jakichś bardzo specyficznych rekrutacjach, albo rzeczywiście w ostateczności. To może fajnie działać, bo, bo można z jednej strony dotrzeć do, do kandydatów, którzy nie szukają aktywnie, tak, lub takich, którzy po prostu. Szukają, ale nie znają, nie słyszeli o naszej firmie i nawet by nie pomyśleli sami z sami siebie, że to może być ciekawego, coś ciekawego dla nich. A jeśli firma rekrutacyjna jest dobra, to ona nas po prostu może dobrze sprzedać, tak, jako takiego ciekawego, dopasowanego pracodawcy. Minusem jest to, że z jednej strony trzeba wybrać dobrą firmę rekrutacyjną, i to nie zawsze jest oczywiste, bo. To nie jest takie bardzo generyczne, tak, że jakaś firma jest dobra. Firma może być dobra dla jakichś typów kandydatów dla jakiejś branży, ale to tak naprawdę musi być też ktoś, z kim nam się będzie dobrze pracowało. Więc to, to czasem wymaga trochę czasu. No i też kandydaci są mniej zmotywowani, tak, co oznacza, że jeśli ktoś sam nie aplikował, tylko firma przekonała, żeby z nami rozmawiać, no to potem jest większa tendencja, że taki kandydat lub kandydatka się wycofają w trakcie procesu. Oczywistym minusem jest też koszt, tak? Nawet to oczywiste. Dobra, teraz zobaczymy jak ten slajd sobie radzi. Ehm, dobra, Następny e, staną rzecz, o której Wam chciałem powiedzieć to w jaki sposób wyglądają rozmowy rekrutacyjne i w jaki sposób my to strukturyzujemy. E, to będzie na przykładzie rekrutacji na e, country managera, czyli osobę, która e, zarządza właśnie zespołem w ramach kraju. E, pierwszy etap to to jest screening, którą, który robi zazwyczaj osoba z działu rekrutacji, i to jest tak naprawdę sprawdzenie takich, powiedziałbym, bazowych wymagań. Tak? Czy kandydat się w ogóle przygotował do rozmowy, czy rozumie, co robi Booksy, czy rozumie, dlaczego chce dołączyć do Booksy, czy rozumie samą rolę i też zrozumienie oczekiwań finansowych, żeby wiedzieć, czy ta osoba gdzieś tam mieści się w, w widełkach, w które celujemy. I tutaj naprawdę biorą udział wszystkie osoby, które przeszły screening. Taka osoba jest dosyć krótka, tak? bo tych osób może być po prostu dosyć dużo do, do przeskrinowania. Bardziej chodzi o to, żeby wyłapać jakieś takie negatywne sygnały, tak? które będą tą osobę ewidentnie dyskwalifikować, żeby po prostu potem oszczędzić czasu na, na kolejnych etapach. Drugi etap to jest rozmowa z bezpośrednim przełożonym, czyli... Tak jak Urza mówiła, tak, u nas hiring manager jest po prostu tym bezpośrednim przełożonym. W tym przypadku przy roli kandydata no to tak, jestem, jestem ja, więc ja staram się sprawdzić tak naprawdę dosyć szeroki wachlarz wymagań, żeby zrozumieć jakby, czy ten kandydat mniej więcej będzie je spełniał, natomiast nie wchodząc bardzo głęboko w żaden. Z nich, tak? Więc um, z jednej strony to jest takie umiejętność zdefiniowania podejścia komunicyjnego, zbudowania strategii na, na lokalny rynek, zarządzanie zespołem, e, rozwiązywanie problemów e, i też umiejętność pracy w globalnej i lokalnej strukturze, bo jednak u nas oprócz tych zespołów krajowych jest też dużo zespołów globalnych e, i to też jest na tym etapie już rozwoju bardzo ważny element, tak, żeby zrozumieć, jaką rolę i wartość dodaną mają te globalne zespoły jak w związku z tym też lokalny zespół powinien pracować. I tutaj rozmawiam z wszystkimi, którzy przejdą screening. I tak jak widzicie, to już jest dużo dłuższa rozmowa. Ona zazwyczaj trwa około 90 minut, czasem nawet się przedłuża. Więc jakby tych pytań jest sporo, żeby przez te wszystkie obszary przejść i rzeczywiście zrozumieć, jak kandydat będzie, będzie sobie z tymi wszystkimi rzeczami radził. I, i, i też tutaj staram się zapewnić, Czas na przynajmniej dwa, trzy pytania ze strony kandydata, tak, żeby jednak kandydat też zrozumiał, tak, bo w trakcie tych pierwszych dwóch rozmów już jakieś tam pytania się pojawiają, jakieś tam pierwsze wrażenia, kandydat też z researchu ma jakieś pytania. Na koniec dnia też chce mieć możliwość jakby sprzedania samej firmy, tak i pokazania, że, że możemy być atrakcyjni. Wręcz powiedziałbym, że teraz na przykład rekrutujemy osobę do, do Stanów. I tam niektórzy kandydaci później też proszą w ogóle o dodatkowe spotkanie, tak, Żeby zadać jeszcze dodatkowe swoje pytania przez nie wiem, kolejne 30-45 minut godzinę. Tak. Więc zwłaszcza jak widzimy, że to jest obiecujący kandydat, no to też, też to wtedy robimy. Um, dobra, i teraz przechodzimy do takiego jakby zasadniczego etapu tego procesu, gdzie, gdzie jakby rozmawiałem trzy osoby, które e, pogłębiają tak, to, w jaki sposób będzie działał kandydat. E, pierwszą taką osobą jest kanty manager, czyli osoba w tej samej roli, tylko działająca w, e, na innym rynku. E, I tutaj jest przede wszystkim sprawdzenie umiejętności, na ile dany kandydat będzie w stanie sobie poradzić z wyzwaniami przed którymi zwykle stoi e, country manager, tak? czyli właśnie planowanie, definiowanie podejścia komercyjnego, zarządzanie zespołem, rozwiązywanie problemów związanych z zespołem, wejście na jakiś nowy, nowy segment rynku, więc e, przede wszystkim chcemy zrozumieć jakby czy dana osoba będzie w stanie właściwe podejście mieć, zadać właściwe pytania, bo wiadomo, że tu nie chodzi o to, żeby ta osoba nam powiedziała co by zrobiła, tylko bardziej w jaki sposób by, by o tym myślała i czy jest w stanie wytyczyć taką ścieżkę dojścia do, do odpowiedzi. Tak? I tutaj, jakby zazwyczaj, celujemy, żeby to było 3 do 5 kandydatów. Wiadomo, że czasem tutaj trafi się więcej, i też zależy, ile na tym etapie trzecim, które tam są trzy różne rozmowy, ile będzie odpadało. I tu już mamy taką w miarę standardową długość 60 minut. Długa rozmowa w ramach tego etapu to jest. Dotycząca, pogłębiająca umiejętność strukturyzowania i rozwiązywania problemów. Można powiedzieć, że to jest takie trochę porównywalne z interwiu, które firmy konsultingowe by przeprowadzały, tak? czy jakieś tam konkretne problemy, gdzie, gdzie kandydat musi. One są bardziej abstrakcyjne niż te, które robi kanty manager i często właśnie celowo, żeby zrozumieć, jak dobrze taka osoba rozwiązywałaby problemy, które nawet nie są konkretnie związane z. Z naszym biznesem, albo na przykład nie dotyczą konkretnie pracy kanty menedżera tak? albo wręcz innych, innych działów. I tutaj dobrze się sprawdzają osoby, które właśnie były kiedyś konsultantami i, i rekrutowały w consultingu. I trzecia rozmowa w ramach tego etapu to jest rozmowa z naszą regionalną dyrektor HR. I tutaj weryfikujemy właśnie umiejętność działania zgodnie. Z, z naszymi wartościami, tak, umiejętność pracy w, w globalnej strukturze i też umiejętność rozwijania e, osób w zespole, więc jest jakby pogłębiona ta kwestia e, też tutaj kulturowa, tak, I, i jakby patrzymy albo na konkretne zachowania z przeszłości danego kandydata, jak, jak one się wpisują, na ile kandydat jest w stanie podać ciekawe przykłady, które rzeczywiście pokazują, że tak działał, ewentualnie jakby jak w ogóle rozumie te wartości, jakby podchodził podchodziła do tych pewnych problemów. Um. Więc to jest ten trzeci etap i um, ostatni etap to jest rozmowa z naszym prezesem, Stefanem. Tak. Z jednej strony sprawdzenie, czy ktoś czegoś nie, nie przeoczył na tych wcześniejszych etapach, bo, bo czasem po prostu mogą się pojawiać jakieś tam żółte, żółte flagi, e, które też na bieżąco staramy się później jakoś często w kolejnych e, rozmowach weryfikować, ale jakby Stefan też jakby, on jest akurat taką osobą, do, która dosyć intuicyjnie potrafi czasem pewne rzeczy wyczuć, więc też um, z tego korzystamy. No a druga rzecz też to, 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 że e, Stefan stara się, jeśli ta osoba doszła już do tego etapu, zmotywować często takie osoby do dołączenia do booksy, czyli pokazać jakby jakie fajne rzeczy robimy, jak fajnie działamy, jaki mamy potencjał i, i w tym jest naprawdę naprawdę świetny. Tak? więc też, e, też korzystamy po prostu z tej, z tej umiejętności, naprawdę budowania takiego entuzjazmu i ekscytacji e, e, samą filmom jedną rzeczko dodam, że a propos samych pytań, tak, to każda osoba dla, zadaje te same pytania do każdego kolejnego kandydata, tak? Wydaje mi się, że Eurza też o tym mówiła, tak, żeby mieć tą porównywalność, tak? żeby każdy kandydat przede przez te same pytania odpowiedział, wtedy jesteśmy w stanie zrozumieć e, tak naprawdę, jak porównać tych kandydatów do siebie. mi powiedział, że ponieważ takie rekrutacje, nie wiem, na kantę menedżera czy szefa sprzedaży, szefową, prowadzimy regularnie, więc jeśli ktoś. Nie wiem, uczestniczy w czwartym czy piątym takim procesie, to wtedy, tak naprawdę, dosyć szybko jest w stanie od razu powiedzieć, jak dobry jest dany kandydat, tak? I, i czy ta osoba po prostu spełnia wymagania, czy nie. Więc, więc nawet nie ma potrzeby do końca porównywania do innych kandydatów w danym procesie, bo porównując do pewnych jakby absolutnych wymagań i kryteriów, jesteśmy w stanie już to ocenić. Jak dobieramy osoby do do rozmów, tak? czyli do tych poszczególnych rozmów. Tutaj jakby staramy się spełnić kilka kryteriów jednocześnie. Z jednej strony to, to są osoby pełniące role globalne i lokalne, żeby mieć po prostu tę różną perspektywę, bo inaczej się pracuje w lokalnym zespole, gdzie to jest bardziej hands-on, bliżej jakby tych codziennych wyników, to inaczej w zespole globalnym, który albo definiuje coś, co musi wziąć pod uwagę wiele różnych rynków, wiele różnych specyfik. Ewentualnie taki zespół globalny często musi też wspierać wiele różnych krajów i tam zarówno na poziomie konkretnych rozwiązań problemów, jak i też samej komunikacji, stylu pracy, no, inaczej, inaczej to po prostu wygląda i taka osoba, różne osoby pracujące lokalnie, globalnie będą w stanie wyczuć tą umiejętność dopasowywania się. Osoby też pracujące w różnych krajach, tak, czyli znowu ponieważ jesteśmy firmą Globalną. nawet jeśli ktoś pracuje w lokalnym, na lokalnym rynku to jednak ta współpraca pomiędzy rynkami zwłaszcza jeśli chodzi o wymianę doświadczeń czy rozwiązywanie wspólnych problemów jest, jest duża i też chcemy jakby wyrównywać te standardy dla poszczególnych osób, tak? czyli jeśli jakaś osoba jest wiem, z Francji czy Wielkiej Brytanii a rekrutujemy do Brazylii to chcemy żeby ktoś kto jest szefem sprzedaży na każdym z tych rynków spełniał pewne kryteria analogiczne, trzecia rzecz to też osoby pochodzące z różnych krajów, tak? bo tu znowu jedna rzecz to jest, że ktoś pracuje, ale też jakby sam fakt, że ktoś pochodzi z różnych krajów też będzie patrzył to z innej perspektywy przez, przez inną soczewkę. Kobiety i mężczyźni, tutaj z jednej strony oczywiście można powiedzieć, że kobiety i mężczyźni jakby mogą inaczej patrzeć, tak? ale to też, e, natomiast to co dla mnie jest jeszcze chyba nawet istotniejsze jest to, że często kandydaci inaczej e, mogą reagować tak, na, na kobiety i mężczyzn i, i widziałem to już parę razy, tak, e, niestety możecie się domyślać jak to, e, o, o, o co chodziło, więc, więc to też jest istotne, także mieć to zróżnicowanie. E, I też e, mamy zróżnicowanie jeśli chodzi o relacje do, do roli, którą obejmuje kandydat, kandydatka. Tak, że, e, to jest przełożony, to jest osoba na tym samym stanowisku, to może być współpracownik, czasem też podwładny. Tak? Teraz mieliśmy właśnie dwa takie procesy, gdzie podwładny też rekrutuje i to jest, um, to jest ciekawe, bo ta osoba rzeczywiście bardzo mocno patrzy z punktu widzenia tego, jak ten mój przełożony będzie w stanie mnie czy innym osobom, innym podwładnym pomóc w pracy, tak? a na ile będzie być może... Przeszkadzać, tak, jakie ma w ogóle podejście. I znowu to jest trochę analogiczne jak do kobiet i mężczyzn, że jakby widać, że czasem kandydaci, jeśli rozmawiają z osobami, które są bardzo junior, to też mogą się inaczej, inaczej zachowywać, tak, niż z kimś, kto jest, nie, przełożonym na przykład, albo, albo prezesem, i wydaje mi się, że to trochę jakby takich fajnych osobowościowych rzeczy często wychodzi. Natomiast na koniec, na koniec dnia, jakby celem jest to, żeby mieć różnorodną perspektywę na kandydata, kandydatkę żeby potem na koniec tego procesu mieć, mieć po prostu pełny, e, pełny obraz. Tak? U nas jest trochę tak, że z jednej strony hiring manager podejmuje decyzję o zatrudnieniu, tak? natomiast każda osoba, która uczestniczy w procesie e, jest w stanie powiedzieć nie. Tak? Czyli jeśli e, którakolwiek osoba biorąca te interwiusy stwierdzi nie, to nie jest ta osoba, no to sorry, ale to już koniec. Tak? E, i to trochę wynika też, zwłaszcza przy takich rekrutacjach na, na, na rolę bardzo senior, z takiego mojego przekonania, że zdecydowanie bardziej wolę nie zatrudnić kandydata lub kandydatki, która się nadaje, niż zatrudnić kogoś, kto się nie nadaje, tak? Więc wolę popełnić ten błąd, że no, trudno, może ktoś miał gorszy dzień i tak dalej, no ale zazwyczaj się to wychodzi gdzieś tam też na więcej niż jednym jednej rozmowie to, to pewnie te, te, to prawdopodobieństwo, że coś tam jest nie tak jest jednak wysokie i wolę, wolę wtedy nie podejmować ryzyka, bo przy zatrudnianiu osób na, na poziomie senior no to samo wdrożenie zajmuje dużo czasu zespół tak musi wysiłek włożyć przyzwyczaja się potem jakiś czas zajmuje prawda, próba naprawy potem ewentualne zwolnienie i potem znowu znalezienie więc tu mówimy o wielu 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 miesiącach e, a no, no moje doświadczenie, zwłaszcza tak obserwowałem kiedyś z boku, to, to zazwyczaj jeśli są jakieś wątpliwości, to dosyć często one potem niestety są weryfikowane na niekorzyść. Czyli to rzeczywiście, rzeczywiście jest potwierdzane. Tak. Ehm. Dobra, lecimy dalej. Ehm. Jakie pytania głównie zadajemy? Tak? tak naprawdę mamy dwa przede wszystkim typy pytań. Behawioralne i hipotetyczne. I myślę, że pewnie. Część z was mogła się spotkać. Pytania behawioralne sprawdzają, jak kandydat sobie lub kandydatka poradził z jakimś wyzwaniem na podstawie konkretnej sytuacji, w której uczestniczył w przeszłości. Tak? Czyli pytamy o jakiś przykład czegoś, typu opowiedz o najtrudniejszym projekcie, jaki miałeś okazję prowadzić, i potem po prostu się zagłębiamy. Tak? Co to był za projekt? Dlaczego był taki trudny? Co dokładnie zrobiłeś lub zrobiłaś? Jaka była Twoja rola? Nie wiem, jakie były efekty? Czy coś, gdybyś robiła ten projekt jeszcze raz, czy zrobiłabyś coś inaczej, lepiej, czego się nauczyłaś? Tak. Więc wchodzimy gdzieś tam głęboko i potem w zależności od odpowiedzi też pogłębiamy, żeby tak naprawdę zrozumieć, jak ten kandydat myślał w ogóle o tym, o tym procesie, na ile tak naprawdę jest w stanie dobrze wytłumaczyć cały taki tok myślenia i podejmowanie decyzji, co, 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 co robił, czego nie robił. I, i dlaczego? Akurat w tym pytaniu też w ogóle jest, to jest takie ciekawe, że też bardzo istotny jest sam wybór takiego projektu, tak? bo jeśli ktoś jako najtrudniejszy projekt wybierze coś, co ewidentnie nie jest trudne, to no, też świadczy o kandydacie, tak? Że, że oczekiwałbym w przypadku takiego pytania, że ktoś jednak powie o czymś, to było najtrudniejsze, więc pokaże mi yy, z wyzwaniami, jakiej skali się, się w ogóle mierzy lub, lub mierzyła. Co jest istotne przy, przy tego typu pytaniach, na co warto zrobić, zwrócić uwagę? Pierwsze, na ile precyzyjnie kandydat opowiada o tym, co zrobił, dlaczego i jaki to miało efekt. Tak? Czyli zrozumieć, na ile kandydat potrafi być introspektywny i tak naprawdę refleksyjny do tego, co, co robi. Drugie, czy kandydat też rozumiał szerszy kontekst swoich działań? Tak? Czyli czy będzie mówił tylko i wyłącznie o tym, co się działo w ramach tego konkretnego zadania, ale czy też widział, jakby w jaki sposób te, te rzeczy mogły wpływać na szerszą e, organizację, jakie były tego implikacje. A trzecia rzecz to e, to, co wspominałem: czy kandydat był w stanie podać przykłady tego, co mógł zrobić lepiej? Tak? To świadczy o tym, że jakby czy ktoś to się robi i po prostu zapomina, czy rzeczywiście poza wykonywaniem pewnych zadań i realizacją pewnych celów e, wykorzystuje te swoje działania jako okazję do po prostu nauczenia się i, e, i rozwijania. I ostatnia rzecz, to znowu, znowu wspominałem, to wybór samej sytuacji. Jeśli chodzi o hipotetyczne pytania, to one sprawdzają, w jaki sposób kandydat lub kandydatka poradziliby sobie z jakąś hipotetyczną sytuacją, z którą mogliby się zetknąć, gdyby zostali zatrudnieni i po prostu pełnili tą, tą rolę. Przykład to, jak zbudowałby się od odmapę rozwoju produktu i nadał priorytety poszczególnym funkcjonalnościom. Tak? I potem, jakby wchodzimy po kolei. Jakby z, jakim, jak, jakiego, z kim byś porozmawiała, jakiego typu analizy byś zrobiła, dlaczego. Potem pytanie: Na przykład, jakie są ograniczenia tego podejścia, tak? czyli co, co być może nie, nie byłoby uwzględnione w tym twoim podejściu, i tak dalej, i tak dalej. Żeby znowu zrozumieć tok myślenia i podejście danej, danej osoby, i znowu wiadomo, że taka osoba jest z zewnątrz. Może ileś tam um, nie rozumieć rzeczy, ale, ale można wtedy się zorientować na ile ta osoba w ogóle idzie we właściwym korunku i mówiąc kolokwialnie obszczekuje właściwe drzewo. Na co warto zwrócić uwagę? To kluczowe jakby do podejście jest do, 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 do tych rozwiązywania problemów, tak? W jaki sposób dana osoba strukturyzuje, analizuje, w jaki sposób jakby patrzy na jakieś założenia, tak? Które są przyjmowane w ramach rozwiązywania tego problemu, na ile ta osoba jest świadoma tych przyjmowanych założeń, na ile, kiedy jakby nie wie dokładnie, nie zna kontekstu, bo na przykład nie pochodzi z tej branży, jest w stanie jakieś racjonalne założenia przyjąć, mieć taki po prostu dobry business judgment, tak, żeby nie powiedzieć coś totalnie e, od czapę i, i też jakie pytania zadaje kandydat, tak, bo znowu e, ja często zakładam, że to e, o czym rozmawiamy kandydat czy kandydatka nie znają tego obszaru, ale też widzę, czy zadając odpowiednie pytania zmierzają, są we właściwym kierunku, tak? czy te odpowiedzi, które, których będę udzielał są w stanie ich doprowadzić do, do tego celu. Kilka, pytań, kilka przykładów pytań rekrutacyjnych. Pierwsze pytanie to jest na rolę kanty menedżera od kanty menedżera z innego rynku dotyczące wejścia do, do nowego segmentu fizjoterapii. Akurat to, zrobiliśmy jakiś czas temu w Polsce, więc jakby osobą, która zadająca to pytanie, był country manager w Polsce, więc jakby on de facto zarządzał tym procesem, dokładnie wiedział, jak to zrobił. I pytamy kandydata, jak, jakby do tego podszedł, tak? co by przeanalizował przed podjęciem tej decyzji, jak oszacowałby potencjał, tak? czyli Czy w ogóle warto wejść w tą kategorię i też jakich wyzwań by się kandydat spodziewał, wchodząc do tej kategorii, jak próbowałby sobie z nimi poradzić? Tak? Więc jakby. Bardzo, bardzo takie praktyczne wyzwanie przed, przed jakim country manager może się mierzyć na jakimś etapie rozwoju rynku. Drugie pytanie do, country, do kandydata na country managera, od osoby, która zajmuje się product marketingiem, to w jaki sposób byś wytłumaczył co robi Booksy osobie, która nie zna tego rozwiązania, zarówno z punktu widzenia jakby biznesów, co wnosi dla biznesów, co wnosi dla klientów końcowych, i też w jaki sposób em, zakomunikować e, benefity korzystania z Booksy do tych grup e, docelowych. Więc e, znowu nie rekrutujemy oczywiście osoby do marketingu, ale chcemy zrozumieć, czy na poziomie właśnie takim executive countr managera ta osoba będzie w stanie precyzyjnie, syntetycznie właśnie opowiedzieć o tych dwóch różnych perspektywach, czy je dobrze rozróżnia, e, i też czy jest w stanie podać jakieś przykłady, co praktycznie można z tym zrobić przy, przy komunikowaniu. Dwa kolejne przykłady dotyczą. Ról technicznych, czyli pierwsze to jest pytanie od CTO do osoby, która jest rekrutowana na head of IT Systems. Wyobraź sobie, że w Buksi powierzono Ci zadanie usprawnienia wewnętrznych systemów IT. Jak podszedłeś do tego zadania? Tak? Co byś chciał zrozumieć? Jakich informacji potrzebujesz? Jak określiłbyś priorytety tego, co należy poprawić? jakie byłyby twoje główne hipotezy dotyczące głównych wyzwań związanych z systemami IT w Booksy, tak? Więc tutaj jakby widzicie, my nie, nie, nie pytaliśmy się o to, nie wiem, jakie konkretne systemy byś wdrożył, dlaczego, czy nie wiem, jakie masz doświadczenia z prac z systemami, tylko bardziej, okej, okay, jak doszedłbyś do tego rozwiązania, czy propozycji rozwiązania dotyczącego na przykład wyboru konkretnych systemów, czy w ogóle obszarów, w których należy coś coś poprawić, a, a tak naprawdę to ostatnie podpytanie dotyczące hipotez sprawdza trochę taki business judgment, tak, czyli okej, okay, ta osoba może nie znać Booksy, ale, ale chcemy zobaczyć, czy to co powie jako hipotezy do weryfikacji, to to będą rzeczywiście hipotezy warte weryfikowania, czy będzie od razu widać, że ta osoba totalnie nie rozumie naszej y, specyfiki. Ostatnie pytanie, też Head of IT Systems od COO, Ym, Booksy obecnie współpracuje z dziesiątkami tysięcy salonów, jak zmienią się nasze procesy i systemy, gdy będziemy 100 razy więksi. Tak? Tutaj patrzymy trochę na ile ta osoba jest w stanie popatrzeć do przodu i nie tylko robić coś na dzisiaj, na jutro czy na pojutrze, ale budować rzeczywiście pewne rzeczy, które będą brały pod uwagę, jak możemy wyglądać za nie wiem, kilka, kilkanaście lat. Oceny z rozmów to jest też ten, ta część procesu rekrutacyjnego, którą Staraliśmy się wystandaryzować. Mamy tutaj takie sześć, sześć jakby poziomów, tak? od strong Higher do strong no hire. I teraz, jeśli chodzi o definicję, to krótko tak mam koło powiem, żebyście zrozumieli logikę i w jaki sposób w ten sposób staramy się zapewnić właśnie tą spójność przypisywania tych, tych, tych ocen. Taka bazowa ocena to jest hire, tak? że dany kandydat, kandydatka po prostu pasują do roli, widać, że spełniają wszystkie. Kryteria i po prostu popieram zatrudnienie tej osoby, będzie w stanie wykonywać te zadania um, i się po prostu sprawdzi. Tak? Druga taka bazowa ocena to jest no hire. Ta osoba po prostu nie pasuje, czy to do roli, czy do buksi I, i po prostu uważam, że nie powinniśmy zatrudnić i tyle, jakby jest to w miarę takie jednoznaczne. Hmm. Potem mamy strong hire. I to jest jakby przykład, kiedy mamy osobę, która świetnie pasuje do tej roli, i nie tylko uważamy, że jest OK. Zgadzamy się na ich zatrudnienie, ale wręcz będziemy zachęcać innych, żeby zatrudnić tą osobę i, i tak naprawdę jesteśmy podekscytowani na myśl, że moglibyśmy pracować z tą osobą, tak? bo podczas rozmowy ileś tam rzeczy, które się dowiedzieliśmy sprawiają, ok, widzę, że ta osoba nie tylko spełni kryteria, ale będzie naprawdę w stanie fajne pomysły i być może fajną nową perspektywę wnieść do, do firmy. Potem mamy strong no hire, tak? czyli osoba, której zdecydowanie nie powinniśmy zatrudnić, czyli nie tylko jesteśmy na nie, ale będziemy bardzo aktywnie zniechęcać, zniechęcać innych, żeby ta osoba się znalazła w i To może z różnych powodów wynikać, albo jakby takiego totalnego niedopasowania do tego, co potrzebujemy, zbyt niskich kompetencji, albo nie wiem, jakiejś tam bardziej kwestii mindsetu czy, czy osobowości. I potem mamy te takie... Powiedziałbym, oceny pomiędzy, tak, takie borderline. Pierwsza to jest właśnie leaning higher, czyli, że jesteśmy gdzieś pomiędzy skłanianiem się do zatrudnienia i niezatrudnienia, ale bardziej się skłaniamy ku, ku zatrudnieniu. Tak. Czyli jakby jestem w miarę OK, zobaczmy, co inni będą myśleli, mam pewne zastrzeżenia, więc em, zweryfikujmy je. Tak. E, natomiast nie ma tej pewności i, i tutaj oczekujemy wsparcia i, i tak naprawdę dobrych dobrych ocen od innych osób prowadzących interwius. Natomiast trochę takim lustrzanym odbiciem tego jest Leaning No hire, gdzie też jesteśmy na granicy, ale, ale bardziej się skłaniamy ku niezatrudnieniu. Tak? Czyli, że tam mamy dostatecznie dużo sygnałów. Są jakieś sygnały, że osoba może sobie poradzić, ale jest dostatecznie dużo sygnałów, że sobie może nie poradzić, że, że no, po prostu wolimy tej osoby nie mieć, nie jest to może coś bardzo mocnego, ale, ale widzimy duże ryzyka tak? I tych ryzyk jest, jest po prostu zbyt dużo, są zbyt poważne żebyśmy takiemu kandydatowi lub kandydatce pozwolili dalej iść w procesie. I tak jak to w praktyce wygląda to jeśli dany, dana osoba dostaje jedną z trzech dolnych ocen to tak naprawdę proces się kończy tak? I, i dalej nie idziemy. Mogą być jakieś super wyjątkowe sytuacje, że przy linking no hire jakby gdzieś tam jeszcze będziemy brali pod uwagę. Na przykład teraz mamy taki ciekawy proces, yy, akurat we Francji, gdzie osoba dostała Leaning No Hire, ale tam feedback był jednoznaczny, że prawdopodobnie ta osoba ma najlepsze kompetencje z tych osób, które, z którymi rozmawialiśmy, ale ewidentnie jakimś tam wyzwaniem i barierą jest język angielski. Także widać, że no nie jest w stanie przekazać tego, co prawdopodobnie wie czy umie, więc akurat to jest takie dosyć wyjątkowe, że zdecydowaliśmy się z jednej strony dać tej osobie jeszcze szansę i mieć wręcz interview, gdzie będzie osoba, która może pomóc czasem przy tłumaczeniu z francuskiego na, na angielski, a z drugiej strony też jeśli się zdecydujemy zatrudnić tą osobę, tak by warunkiem będzie dojście z angielskim do jakiegoś tam poziomu kompetencji, tak? bo jakby to, to jest jednak istotne już od tego poziomu headów, czy, czy już nie mówiąc o kanty e, menedżerach. Dobra, kalibracja, teraz już w szybko pójdzie. Kalibracja nie zawsze jest, bo czasem jak jest jakby jeden kandydat, kandydatka, którzy są bardzo mocni, chcemy dać im e, ofertę, no to wtedy kalibracji e, nie ma, natomiast jeśli mamy dwóch, trzech mocnych kandydatów, kandydatki, którym chcielibyśmy złożyć ofertę, to chcemy po prostu wspólnie zrozumieć wśród tych osób, które prowadziły interwiu, na kogo powinniśmy się zdecydować, tak więc nie robimy tego mechanicznie na podstawie tych ocen, że nie wiem, Strong Hire trzy razy i raz Hire to jest tam nie wiem lepszy niż cztery razy Strong Hire, Staram się popatrzeć tak bardzo holistycznie na, na te osoby. Wygląda to tak, że właśnie wszystkie osoby, które prowadziły rozmowy dzielą się swoimi obserwacjami na temat kandydatów, czyli mocnych stron, jakichś słabszych punktów ryzyk. Porównujemy też, też kandydatów w wielu, w wielu różnych wymiarach. I często też jakby jest sama dyskusja, tak? bo, bo może się czasem okazać podczas takiej dyskusji, że ktoś na swojej rozmowie coś zauważył i, i wtedy jakaś inna osoba mówi, a wiesz nie pomyślałem, nie pomyślałam o tym. Ale rzeczywiście też, jak teraz o tym mówisz, to, to rzeczywiście też na coś takiego zwróciłem uwagę, tak? więc, więc to często wychodzi w tego, w tego typu rozmowach. Natomiast tutaj celem tego jest, żeby osoba zatrudniająca, czyli hiring manager, miała okazję poznać ten pen obraz kandydatu, czyli nie tylko te wyrywane oceny z poszczególnych interwiusów, bardziej, bardziej holistyczne. Ja tutaj mam taki też ciekawy przykład, gdzie mieliśmy proces, gdzie było dwóch naprawdę super mocnych kandydatów, i obydwoje szli jak burza e, z bardzo dobrymi ocenami. I, I właśnie na kalibracji to, co zdecydowało, że wzięliśmy jedną osobę od tej drugiej, to nie była czysto kompetencja, ale właśnie to, że ta jedna osoba dużo pracowała za granicą, w ogóle wychowywała się w jednym kraju, potem w innym mieszkała 8 lat i po prostu było widać czuć taką, i czuć taką dużo większą wrażliwość kulturową i zrozumienie tych niuansów pomiędzy krajami. Ta, ta duża osoba pracowała tylko i wyłącznie w Polsce i pewnie by była w stanie gdzieś tam dojść do tego, ale, ale jednak nie, nie, nie było to coś, co pewnie przeskoczyłaby aż tak łatwo i widzieliśmy, że po prostu w naszej firmie, w naszej kulturze pracy przy naprawdę porównywalnych kompetencjach ta, ta druga osoba się, się lepiej sprawdzi, to, to zdecydowało, tak. I ostatni etap, czyli sprawdzenie referencji. U nas przebiega tak, że robimy po prostu rozmowę z osobami wskazanymi przez kandydata, kandydatkę, którym planujemy złożyć ofertę. To często jest tak, że po rozmowach my się odzywamy do, do kandydata, mówimy hej, jesteś naszym preferowanym kandydatem, więc będziemy mieć przygotowywać ofertę, a równolegle Chcemy porozmawiać też z osobami, które mogłyby dać ci referencje, tak? więc jakby ta oferta, nawet jeśli gdzieś tam rozmawiamy o warunkach, będzie w takiej sytuacji zawsze, zawsze warunkowa. Co jest istotne? Różnorodność, tak? czyli trochę też jak podczas, podczas interviews. Chcemy rozmawiać z przyłożonymi, podwładnymi, współpracownikami. Chcemy rozmawiać z osobami z różnych okresów kariery. Które miały różny poziom w organizacji, i też mężczyznami i, yy, i kobietami. Yy, zazwyczaj prosimy o więcej osób do rozmów, niż tak naprawdę chcemy porozmawiać. Czyli jeśli nie wiem, na przykład chcemy porozmawiać z czteroma, pięcioma, to poprosimy często o 6-8 z dwóch powodów, tak? Po pierwsze, jak poprosimy o dużo osób, to każdy ma jakieś tam swoje zaufane, które może zbriefować i te osoby powiedzą wszystko, co trzeba. Ale w momencie, jak się poprosi o więcej osób, to siłą rzeczy te osoby muszą sięgnąć głębiej do, do swojej sieci i to mogą być osoby, które no, ciekawe rzeczy mogą ujawnić, które być może kandydat lub kandydatka nie chcieliby. A czasem po prostu w zwyczajnym świecie ktoś może być niedostępny, tak? No bo chcemy te e, referencje sprawdzić w ciągu, nie wiem, tygodnia, półtora, tak. Po prostu czasem z jedną czy z dwoma osobami nie uda się porozmawiać. E, sprawdzenie referencji ma tak naprawdę dwa cele. Jeden jest jak, oczywisty, czyli weryfikacja obrazu kandydata zbudowana na podstawie tych e, rozmów. E, Mówię nawet często jak widzimy, że kandydat jest, jest super no to czasem są jakieś tam rzeczy czy wrażenia na temat tego jak ta osoba może działać lub, lub nie działać albo czego może brakować, więc tutaj często jakby patrzymy na ile to jest później potwierdzane lub niepotwierdzane podczas tego sprawdzania referencji, więc to jest trochę uzupełnienie tego obrazu, który sobie zbudowaliśmy na podstawie rozmów i, i kalibracji, ale to co dla mnie też jest ważne w przypadku referencji jest zebranie wskazówek dotyczących, Współpracy z tą osobą, rozwoju i też wdrożenia takiej osoby w nową, w nową rolę. Um, to, co jest też ważne, tutaj widzę, że niestety jest ucięte tam na dole. Jak wcisnę na Skype, to będzie widać, co jest poniżej, czy? A! Nie, nie, to jest to samo obcięte niestety. Tam jest jeszcze poniżej. Um, ważne jest natomiast, żeby pytania nie miały takiej oczywistej i jednoznacznej poprawnej odpowiedzi, bo Um, uprawić, dobra. Bo, bo wiadomo, że jeśli taka osoba będzie, e, która udziela referencji, będzie miała pozytywne nastawienie, no to będzie się starała odgadnąć, co tak naprawdę, o Jezu, to, a nie aż tak to może nie, no, jeszcze może jeden, dobra. E, że będzie starała się odgadnąć poprawnej odpowiedzi, więc Chcemy po prostu zabrać tą pokusę, tak? Chcemy, żeby to było nieoczywiste, jak brzmi ta poprawna odpowiedź. I znowu tutaj też trochę o tym, e, o tym mówiła róża. E, Pierwszy tak naprawdę przykład, to e, chyba jest mniej więcej to, co mówiła, czyli że jak opisałbyś idealne środowisko pracy dla kandydata, a w jakim środowisku pracy kandydat prawdopodobnie nie będzie pasował i nie osiąga dobrych wyników, tak? Czyli jakby Osoba udzielająca referencji niekoniecznie może wiedzieć, jak to wygląda w buksi, tak? Więc niekoniecznie może wiedzieć, jaka jest prawidłowa odpowiedź. Tak? E, e, oczywiście nie szukamy jakiejś konkretnej, no, ale jeśli usłyszymy coś, co jest ewidentnie sprzeczne z tym, co uważamy, że kandydat lub kandydatka u nas zastaną, no to jest to wtedy jakaś tam. E, lampka. E, drugi przykład to wymienię, e, wymienię sześć umiejętności, które są ważne e, dla tej roli i uporządkuję je zaczynając od najmocniejszej kandy umiejętności kandydata i kończąc na relatywnie najsłabszej. I znowu tutaj e, ta osoba, z którą prowadzimy reference call niekoniecznie musi wiedzieć jakby co tak naprawdę jest istotne dla tej roli. Ja bym też tutaj powiedział tak przewrotnie, że tutaj oczywiście każdy na końcu może zastrzegać, że nawet ta, którą daje jako sześć, to oczywiście ten kandydat jest bardzo, bardzo dobry, no, ale to co jest istotne, że jak przeprowadzi się te 4-5 referenc coli z osobami, które pracowały z kandydatem i kandydatką, często właśnie w różnych kontekstach, tak? bo to jest, jak mówiłem, przełożony, podwładny współpracownik, to ja też mocno patrzę na to, na ile pojawiają się tak naprawdę te same umiejętności. Gdzieś tam na najniższych i na najwyższych miejscach, tak, bo to dla mnie akurat nie jest takie pozytywne, bo to znaczy, że widzimy, że ten kandydat, ta kandydatka ma tą samą jakąś negatywną, jakąś brak umiejętności, który się powielił w różnych kontekstach, tak. To, co dla mnie jest zazwyczaj fajne, to jeśli kandydat lub kandydatka mają. Jakby te listy się różnią, tak? że w współpracy z przełożonym, przełożony widzi pewną perspektywę. Być może w jakimś tam kontekście nie patrzy na daną osobę, więc coś uważa za najmniej rozwinięte, ale ktoś, kto pracował na przykład jako peer, powie, nie, nie, ta osoba, jeśli chodzi o tą cechę, umieściłbym to na drugim miejscu, bo sobie świetnie z tym radziła, typu na przykład z komunikacją. Tak? I, to, I to mi tylko pokazuje, że żadna z tych osób, z którą robię reference check, nie ma pełnego obrazu, ale kiedy ja porozmawiam z tymi kilkoma osobami, to zaczynam mieć ten pełniejszy obraz i widzieć, że różne. Różne osoby po prostu widziały różne mocne strony w różnych momentach. Tak. Gdybyś miał doradzić kandydatowi, aby pracował nad rozwojem jednej umiejętności, co by to było i, i dlaczego? I to jest znowu takie ciekawe pytanie, które z jednej strony mi pomoże lepiej zacząć pracę z taką osobą, jako, jako przełożony, z drugiej strony to jest takie sprytniejsze zadanie pytania. Jaką uważasz, że ta osoba ma, ma słabą stronę, chociaż ja, ja zawsze to pytanie trochę tak upieram e, w taką formę, że jakby co, co to mo, co mogłoby być, co mogłoby po, powstrzymać kandydata lub kandydatkę przed realizacją swojego pełnego potencjału, tak? czyli coś, co może po prostu zablokować jakiś wzrost i być może e, pracę na jakimś wyższym stanowisku w przyszłości. Um, I to chyba ostatni slajd będzie. Chciałem Wam pokazać przykład tej kwotacji kanty menedżera w Hiszpanii, który, on um, zdaniem dobrze pokazuje, w jaki sposób my to zaaplikowaliśmy, gdzie osoba, która może nie jest takim oczywistym fitem, pewnie jak popatrzycie na ECV, na to byście sobie pomyśleli, kurczę, po co oni w ogóle z tą osobą rozmawiali, ale właśnie na tym przykładzie chcę Wam pokazać, jakie było nasze myślenie i, i, i dlaczego z tą osobą porozmawialiśmy, daliśmy jej szansę. E, to był w ogóle człowiek, który jest Szkotem oryginalnie, więc on nie jest Hiszpanem. Na początku pracował tak naprawdę w konsultingu z jakąś tam chwilą przerwy, więc jakby firma Deloitte doradztwo. Następnie przez, bo to się od dołu tutaj idzie, następnie przez 6 lat pracował w firmie *Bacon Hughes, która jest firmą z branży oil and gas. tak? Więc pewnie tak daleko, jak tylko możecie sobie wyobrazić od beauty. Na początku w finansach, potem jako country manager, tutaj już pracował w Hiszpanii, on się mniej więcej 10 lat temu przeniósł do Hiszpanii, a potem też w roli jakby sprzedażowo-operacyjnej, najpierw odpowiadał za Rosję i, i jakby te kraje dawnego ZSRR, potem również doszła Europa Południowa i po sześciu latach pracy w tej, w tej firmie przeniósł się z powrotem do Szkocji i przez półtora roku Pracował w firmie rodzinnej, sieci restauracji Fish and Chips. Tak więc jakby pewnie byście pomyśleli, kurcze dlaczego wy w ogóle rozmawialiście z taką osobą. No ale rozmawialiśmy i został County menedżerem jest już ponad rok. O tutaj coś się rozmazało. I świetnie sobie radzi. tak? Więc na pierwszy rzut oka, tak, nie ma doświadczenia w technologii, nie ma doświadczenia w branży Beauty, jeszcze nie jest Hiszpanem. E, natomiast, jakby to, co było dla mnie istotne, żeby się zdecydować z nim porozmawiać, to to, że miał różnorodne doświadczenie, które e, dawało potencjał zdobycia tych kompetencji, umiejętności, e, których my szukaliśmy, tak? Bo do Kanty menedżera istotna jest na pewno taka bazowa umiejętność rozwiązywania problemów, strukturyzowania komunikacji, łączenia kropek. Consulting jest typem pracy, która może takie umiejętności dać. Tak? Potem przeszedł do firmy, która jest totalnie oczywiście nie w naszej branży. Natomiast e, z jednej strony e, pracował w rolach, gdzie widział w jaki sposób e, różne funkcje w ramach firmy współdziałają ze sobą, w jaki sposób e, jakby to, co się dzieje w jednej funkcji, łączy się e, z inną. Znowu bardzo istotna kompetencja z punktu widzenia kanty managera. I trzecia rzecz, pracował w środowisku międzynarodowym, tak? raz, że w ogóle w ramach tej roli tak? pracowała Rosja, e, południowa Europa e, i z bardzo tak naprawdę różnymi e, ludźmi. Dwa, że w ogóle on pochodząc ze Szkocji tak? ma gdzieś tam swoją, oczywiście swój rodzinny background, ale jednocześnie musiał się też odnaleźć w, w Hiszpanii i w tym kraju, w tym środowisku i w tej kulturze. E, to ostatnie, najświeższe doświadczenie też było, też było interesujące, bo um, naprawdę, zarówno Deloitte, jak i Baker i Hughes to są duże, duże korporacje, a, a niekoniecznie jakby w firmach, startupach czy scale-upach takie osoby się odnajdują. Natomiast to, że w ogóle się zdecydował wrócić do rodzinnego biznesu i, i tam pracował, pokazywało, że, że tak naprawdę nie boi się zakasać rękawów, jest hands-on, potrafi być pragmatyczny i, i po prostu, tak coś trzeba zrobić, to. To to robi. Tak to przynajmniej wyglądało na podstawie um, tego CV, dlatego się zdecydowałem z nim porozmawiać i, i, i potem, jakby, kolejne osoby, zgodnie z tym procesem, który opisałem. No i on tak naprawdę w trakcie procesu zademonstrował, że, że ma te kompetencje potrzebne do, do bycia menedżerem, tak? Czyli, nie wiem, rozwiązując chciałby te problemy, na które może się natknąć jako kantymanager, świetnie sobie poradził, tak? E bardzo dobrze sobie poradził w pytaniach związanych właśnie z wartościami, w jaki sposób by działał, tak, jaki ma mindset i, i zdecydowaliśmy się dlatego go zatrudnić. I, i tak jak mówię, świetnie sobie, sobie radzi. Więc jakby ktoś, to jest um, nieoczywisty na podstawie CV, kto być może nawet trochę przypadkowo aplikował do nas, um, świetnie się sprawdził, dlatego że właśnie patrzyliśmy na to, czego wymaga rola i czy dany kandydat to po prostu ma czy nie. A nie na to, czy nie wiem, ma doświadczenie w jakiejś konkretnej Branży. Ja nawet zresztą mam takie um, często takie wyzwanie, że osoby, które pracują dokładnie w tej branży, w której my jesteśmy, i nawet nie wiem, u konkurentów, to zwłaszcza na poziomie senior, to są, to są bardzo źli kandydaci, tak? bo um, takie osoby często przychodzą do naszej firmy i one robiły coś, co im się wydaje, że dobrze działało. Tak, że się sprawdzało, więc przychodząc do nas y, mogą mieć taką ciągotę, że ok, to teraz ja wiem jak to zrobić, to przyjdę i to wdrożę tak, i Wam pokażę jak to należy, y, należy robić, jak to powinno być robione. Natomiast brakuje im takiego trochę kroku wstecz i powiedzenia ok, y, opowiedzcie mi w ogóle jak to Booksy działa, tak, dlaczego robicie to i to, Dlaczego Waszym zdaniem to działa? Tak? Co próbowaliście robić wcześniej? Czy to działało? Tak? Jeśli nie działało, to dlaczego nie działało? Co się z tego nauczyliście? I dopiero jakby zadając te pytania, rozumiejąc nasz kontekst biznesowy, model biznesowy i te doświadczenia, dopiero przejść do zastanawiania się: OK, to co my możemy tu zrobić? I oczywiście wtedy takie doświadczenia wcześniejsze zawsze są przydatne, ale jeśli one ciążą kandydatowi lub kandydacy zbyt mocno, no to wtedy mogą po prostu nas prowadzić rzeczywiście w złym w złym kierunku i, i to jakby ten country w Hiszpanii, on, on mi zresztą sam to powiedział, że... Um... On był w dosyć komfortowej sytuacji, bo nic nie wiedział, więc on po prostu musiał zadawać pytania tak? i nie miał żadnego jakby takiego obrazu zbudowanego wcześniej, jak pewne rzeczy powinny działać. Rozmawiał z innymi country managerami, ze swoim zespołem, z innymi globalnymi zespołami i na tej podstawie po prostu budował obraz tego, co działa, co nie działa i, i na podstawie jakby swoich wcześniejszych doświadczeń i po prostu tych umiejętności był, był w stanie tworzyć sobie jakąś wizję, w którym kierunku yy, chciałby iść i to wszystko. Dziękuję. Wielki dzięki Adam naprawdę za bardzo konkretną i obszerną prezentację. Myślę, że e, naprawdę fantastycznie to... to...